głos kobiet zaczyna być słyszalny, zaczyna, rząd zaczyna słyszeć, zaczyna rozmawiać też z Kongresem Kobiet, ponieważ Kongres Kobiet tak naprawdę reprezentuje interesy kobiet. Właściwie po to stowarzyszenie powstało, żeby mówić o naszych potrzebach. Pozdrowienia od pani premier. Dla nas, kobiet Podlasia, jest to budujące, że zauważyła nasz kongres, pozdrowienia przesłała, co oznacza, że nawet nasze władze, że tak powiem, centralne, interesują się, co my kobiety organizujemy na Podlasiu i to daje nam energię na przyszłość. Ruch kobiecy, taki ruch społeczny, ma bardzo mocny wpływ na rozwój generalnie społeczeństwa, rozwój gospodarki i oczywiście rozwój na rzecz równouprawnienia. Cieszy nas to, że na Kongres Kobiet przychodzą mężczyźni i ich jest coraz więcej z roku na rok. I bardzo dobrze, bo jak przychodzą mężczyźni, to słuchają, o czym mówią kobiety i to się dalej roznosi. Przez to nas bardziej rozumieją, a my możemy w końcu się wygadać. Kongres jest po to przede wszystkim, żeby kobiety mogły poznać inne i dzielić się doświadczeniami. Czyli tak jak któraś się bardzo, ma bardzo dużo zajęć, zajmuje się non-stop, ma pracę, okazuje się, że owszem, są inne kobiety, które również tyle pracują, ale w jakiś sposób udało im się znaleźć to miejsce na swój relaks. Warto dołączyć do naszej rodziny. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Mamy tutaj grupę wsparcia, ale tak naprawdę to czasami siebie tam przykopimy po to, żeby iść dalej do przodu. I to jest najważniejsze, dlatego warto. Był pierwszy, był drugi, odbył się trzeci. Dla nas ten trzeci był bardzo ważny i niósł ze sobą dużo energii, dużo emocji, ale taka grupa się, powiem szczerze, zgromadziła, że na pewno to podziągniemy dalej. To jestem tego pewna, więc ja już z tego miejsca mogę Państwa zaprosić na 4. Podlaski Kongres Kobiet. Nie wiem, gdzie się jeszcze odbędzie, nie wiem o której godzinie, ale zapraszam. I can rub and scrub till this old house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6 and start all over again. 'Cause I'm a